Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie to dosyć odmienny film od tego, co zazwyczaj robię, co robię na co dzień. Ale starsi widzowie, w sensie ci, którzy mnie już od paru ładnych lat oglądają, a jest Was sporo, pewnie kojarzą tą, można już to nazwać, myślę, serią vlogów urodzinowych. To się zaczęło już parę lat temu i kilka filmów już takich było. I co roku, czyli tym razem również, no miało być 16 lipca, jest 17. Jest to kolejny film, tym razem 18. Tak więc będzie, myślę, sporo ciekawych pytań i znowu będziecie mieli szansę lepiej mnie poznać. Było, nie wiem, jakoś tydzień czasu, żeby te pytania zadawać. Tak więc dzisiaj będę odpowiadać na te pytania. Więc mam nadzieję, że film się Wam spodoba. Sceneria za każdym razem bywała trochę inna, ale zawsze jak te vlogi kręcę, no to jednak gdzieś w innym miejscu niż w swoim pokoju, żeby to trochę odmienności wprowadziło rzeczywiście. No więc przejdziemy chyba do pierwszego pytania. Te pytania będę brać po kolei, czyli chronologicznie, tak jak były zadawane. Były z Discorda, były z YouTube'a, tak więc będziemy brali. I jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, to jakby tego samego rodzaju film będzie na angielskim kanale, tylko że z pytaniami od widzów, powiedzmy, internacjonalnych. Tak więc tam też będzie parę ciekawych treści, myślę. No dobra, to pierwsze pytanie i te pytania będą różne, będą i o Good Game'y, i personalne o mnie, więc będzie tego sporo, będzie ciekawe. Z tego, co czytałem. Pierwsze pytanie dotyczy się streamów. Czy będzie coś innego niż GG na streamach? I tu odpowiadam, że raczej nie. Robię czasem wyjątki, tak jak jakiś czas temu może widzieliście Diablo 2 Resurrected było na streamie. Chociażby, no to taki wyjątek, ale nie. W moich planach teraz jest tak naprawdę tylko Empire. Jako, że gra jeszcze widać, że trochę pożyje. No i mam dwa kanały, zwłaszcza ten drugi, który trochę lepiej sobie radzi i trochę bardziej się rozrósł, powiedzmy. To myślę, że to jest nadal kierunek, w którym będę iść i się na nim skupiać, po prostu, żeby być tym dobrym. No bo nie ukrywajmy, jeżeli skupia się na czymś, no to jest się w tym po prostu lepszym, niż gdyby robić kilka rzeczy naraz. Tu odpowiedź brzmi tak, bo nie wszyscy byli pewni, czy będzie tak. Mam coś takiego w planach, kiedy będzie ciężko mi podać, strzelałbym, że w sierpniu, bo wtedy będzie najwięcej czasu na takie rzeczy, ale może we wrześniu dopiero, nie wiem, to jest w odległych planach bardziej niż w bliższych. Tak więc teraz nie będę podawać, ale na pewno jak już będzie się to zbliżać, to zrobimy jakąś zapowiedź. Sporo osób już tam spekulowało, co to będzie, w jakiej formie to będzie, tak więc zobaczycie. Oczywiście bez jakichś ekstremów, bo wiadomo, na jakiej platformie się znajdujemy, a raczej na inną się nie będę przenosić. No ale taki jest, no plan jest, ale konkretów na razie Wam nie podam. Ok, kolejne pytanie. Tutaj trochę odmienne, jako że już od jakiegoś czasu pracuję nad swoją formą, sylwetką i w ogóle, czyli siłownia, to pytanie, ile w bicku? I teraz ja tego nigdy wcześniej nie sprawdzałem, tak więc to jest pierwszy raz, gdy taki pomiar robię, powiedzmy. 34 cm to jest wynik. I zaczynałem jakieś półtora roku temu przygodę z pakowaniem. Półtora, może rok, może półtora i te postępy już są, więc generalnie, jeżeli ktoś z Was, nie wiem, tam się namyślił, czy coś, czy waha, to warto, bo to jest po prostu spoko sprawa, nie? Żeby sobie tak regularnie poćwiczyć. No dobra, to teraz zejdźmy trochę na temat Good Game'a i pytanie, jak zmiany w grze wpływają na generalnie na ludzi, na społeczność i czy to się wiąże z kończeniem gry przez ludzi. No od razu można powiedzieć, że tak, po części się to wiąże. Choć będąc szczerym, ja przez jakiś czas miałem nadzieję, że ta gra jeszcze zmieni trochę swój model, albo przynajmniej przestanie przechodzić tę transformację, którą myślę, że śmiało z ostatnią konkretnie aktualizacją koła można powiedzieć, że tę transformację przeszła, choć jeszcze jest pole do zaskoczenia nas, będąc szczerym, ale myślę, że tu już nie ma na co jakby liczyć, że to, co już się stało, to tak będzie i to jest kierunek, który twórcy sobie wyznaczyli. Tak więc ja już bym tutaj nie spodziewał się, że to się polepszy i bym się pogodził z tym po prostu, bo tutaj nie ma jakby pola do manewru za bardzo. I też widzieliśmy przy ostatniej zmianie Kowala, że rzeczywiście tutaj, no mimo tego, że gracze mają swoje zdanie, no to jednak kasa jest na pierwszym miejscu i tak to po prostu funkcjonuje, taki jest model zwyczajnie tej firmy. Tak więc tak to będzie się toczyło i moim zdaniem tutaj, no, kierunek jest jasny i raczej zmian bym się nie spodziewał. Tym bardziej w stosunku do opinii graczy. Teraz plany w sumie o jedno i drugie, o życie i o Empire. Tak więc może zacznę od gierki, gdzie tutaj plany są dosyć proste, po prostu iść do przodu. I tak na dobrą sprawę to odpowiedź na jakby drugą część pytania jest dosłownie taka sama. Iść do przodu i ja mam najczęściej takie podejście w życiu, że co ma być, to będzie.
i nie szczególnie się przejmuję tym lub po prostu biorę pod uwagę, czy jakieś plany sobie robię dalsze. I dosłownie to samo się tyczy gierki, jak i mojego podejścia jakby do życia. Okej, obiecałem, że odpowiem na... Znaczy nie obiecywałem w sumie, że odpowiem na wszystkie pytania, ale pojawiły się takie dosyć zdradliwe pytania. Kogo w top 10 nie lubię najbardziej? I o sojusze, i o gracze było chyba pytanie. Tak więc po prostu nie chcę tu udzielać odpowiedzi, bo no, po pierwsze to się zmienia. Po drugie nie mam zamiaru konkretnie i na głos wymawiać takich swoich poglądów, więc to zostawię może na inną okazję, albo po prostu zachowam to w tajemnicy, ale myślę, że to da się spostrzec po prostu po moim po moich poglądach politycznych na naszej mapie. Myślę, że to da się odczytać. Może nie jest to takie proste, ale no, wiecie o co chodzi. No to teraz wracamy na chwilę do sportu. Jaki jest mój ulubiony sport? No to myślę, że siłownie na spokojnie można zaliczyć jako sport, tak więc zazwyczaj są to treningi full body, żeby po prostu mieć dobrą sylwetkę. Tak więc to jest moim sportem, można powiedzieć. Inne sporty raczej nie, bo jakoś regularnie się nie angażuję w żaden inny sport poza tym, tak więc to jest moje mój target, można powiedzieć, w tej kategorii. Ok, następne pytanie o bana dla Kispira i oczywiście tutaj nie będzie, albo... To wie. Jak sobie zasłuży, to będzie, a jak sobie nie zasłuży, to nie będzie. Takie combo bardziej. Dwa pytania, czyli kiedy zobaczymy jakąś nutę w moim wykonaniu i to myślę, że raczej nigdy, choć kiedyś, to ciekawa historia będzie. Kiedyś miałem pomysł i to było już dobrych parę lat temu, to było dawniej chyba nawet, jak zaczynałem, albo rok, no powiedzmy rok od tego jak zacząłem, czyli 2016, może 17, no czyli to było te 4 albo i 5 lat temu. I rzeczywiście gdzieś po głowie mi chodziło, jak widziałem, że wszyscy te takie... To było chyba w okresie, jak był Hot 16 Challenge albo coś takiego. No, wszyscy zaczynali nagrywać jakieś nuty, powiedzmy, mniej lub bardziej randomowe. I po prostu taka była moda, że wszyscy to robili. Myślałem przez chwilę, mnie kusiło, żeby to nagrać. Ale się powstrzymałem, bo, no umówmy się, nie mam do tego absolutnie zdolności i byłaby to raczej katastrofa. Pewnie ktoś by mnie powstrzymał przed publikacją czegoś takiego, tak więc absolutnie nie mam tego w planie. Choć, no wiecie, jestem dosyć spontaniczny, tak więc kto wie, ale myślę, że nie pojawi się w moim wykonaniu. A może u kogoś? Wstawki były spoko w czasach, gdy Wojo się werbowało przez miesiąc i się miało pełne zamki, a teraz gra zeszła na taki bieg, że to jest po prostu wyścig szczurów i wyścig, kto ma więcej wojska, albo kto właduje więcej kasy, ewentualnie jak mu się skończy to wojsko. Tak więc myślę, że ustawki nie mają do końca teraz sensu. W sensie ja bym się po prostu na żadną nie pisał, więc nie mam w planach ustawek. Jak już to... właśnie chciałem to robić w tym tygodniu. Zobaczymy, jak w kolejnym tygodniu będzie ten event, to bym to zrobił. Ale jako, że mam nowe wyposażenie, to chciałem zrobić takie... Wiecie, to już parę razy było na kanale, taka ustawka, że atakujemy się na herbatkach. No bo to wiadomo, te wybicia wojska byłyby kolosalne. I generalnie jakby koszt tych wojsk jest większy niż był kiedyś. Tak więc ataki na herbatkach byśmy robili na live'ie i po prostu byśmy testowali sobie tam ustawienia czy coś tam robili. Tak więc taki, myślę, taka forma ustawki byłaby najbardiej prawdopodobna. No to pewnie prędzej czy później zrobię, bo to już parę razy się wydarzyło. I pamiętam, że tam nawet gracze z top 10 puszczali ataki i takie wtedy na tamten czas to były największe chyba 13 tysięcy możliwe. Coś w stylu ustawki będzie od czasu do czasu na pewno miało miejsce. Dobra, no to kontynuujemy wątek Empire i tutaj pytanie o posterunki, czyli czemu wielu graczy rezygnuje z posterunków? Posterunki, tak jak kiedyś stolice, metropolie, to tak teraz posterunki również, to jest kula u nogi. Ponieważ, no po prostu, obrona posterunku przyprawia o zawrót głowy czasem, zwłaszcza jeżeli mamy bliskiego sąsiada, to jest to po prostu niewygodne i wielu ludziom się nie chce o to troszczyć. Tak jak kiedyś podboje szły parę godzin, dało się to na spokojnie ogarnąć, to tak teraz ta sprawa ma się kompletnie inaczej i ludziom po prostu nie chce się tego pilnować albo nie chce jakby generalnie zabezpieczać się przed tym, a i tak zabezpieczać się tak dobrze nie można jak kiedyś i to po prostu nie ma sensu. Fakt faktem, że werbowanie wojska to jest spoko sprawa. I to się przydaje, tak więc nie każdy rezygnuje, część graczy tylko rezygnuje. Myślę, że to jest może jakaś 1/4 aktywnych, nie no mniej, no garstka aktywnych graczy rezygnuje z postów. I tak najlepiej brać posty i po prostu nie przywiązywać do nich dużej
więzi, no jakby no po prostu nie przywiązywać się do tych posterunków, mieć jakieś tam miejsce, gdzie się trzyma wojsko i ewentualnie klepie to wojsko. Powiedzmy sobie, że te 2000 czy 3000 żetonów na koszary od wojny do wojny wydane na posty, nawet jakie rzucamy w system, to nie jest kolosalna ilość. Tak więc, no szczerze, po prostu ludzie mają w to wywalone w większości, żeby nie mieć aż takich problemów i po prostu nie musieć się o to troszczyć. To teraz wróćmy do metropolii i stolic. Czy jest plan, aby tutaj coś zmieniać? Czy ja myślę, że GGS coś zmieni? Bo po prostu nie wiem, czy mają jakieś plany, ale czy ja sądzę o tym? Co ja sądzę o tym? Myślę, że prędzej czy później tak, bo widzieliśmy już dosyć dużo aktualizacji, gdzie jakieś takie stare funkcje zostały zamieniane na nowe, bądź zaktualizowane. Więc myślę, że jest dosyć spora szansa na to, aby po prostu coś tam dodali. Pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać parę miesięcy, parę dobrych miesięcy, żeby coś dobrego wymyślili, ale no myślę, że to na tyle się zestarzało, choć no jest parę elementów, które się jeszcze bardziej zestarzały, ale myślę, że spora szansa, że zajmą się tym. No to teraz mamy serię równie ciekawych pytań na wstępie. Czy będą jakieś zmiany w Empire? Tak, ta gra jest aktualizowana co miesiąc, tak więc tutaj zmiany cały czas są wprowadzane. Następnie o wspieranie. Generalnie ja wspieranie zamków zakończyłem tą serię, czyli też jakby we wspieraniu kanału nie ma już tego bonusu oceny zamku na filmie. Nadal ocenę zamków można uzyskać na po prostu transmisjach na żywo, czyli na live'ach, gdzie tam 10 osobom, które się wpiszą, oceniam zamki. Tak więc ta opcja jest nadal dostępna, ale po prostu rzadziej i mniej tego trochę będzie, abym sobie odciążył to, bo mówmy się, że na początku to było spoko, ale potem jak zwiększała się ilość osób do oceniania, to po prostu było dosyć przytłaczające przy mojej małej ilości czasu dostępnego na takie sprawy. To po prostu stawało się niezłym obciążeniem. Następnie plany o przyszłość. Pytanie jakby o plany na przyszłość. No tak jak mówiłem, moje życie jest raczej bez większego planu. No na pewno, znaczy no w planach jest jakieś wykształcenie wyższe. To chyba taki główny plan, oczywiście to wykształcenie i tak dalej. W planach, no i tyle na razie, a co ma być, to będzie, jak już mówiłem. Tak więc to jest raczej moje takie podejście, można powiedzieć. I tutaj jeszcze w tej serii pytań było o rodzeństwo, o którym już mówiłem rok temu, no ale to było rok temu. Tak więc mam dwie siostry, jeśli o to pytacie. Dobra, kolejne dwa pytania, bardzo mi się podobają. Pierwsze, czy spotykam ludzi z gry w realu? I tutaj to zależy od historii i od osoby. Ale generalnie z kilkoma się spotkałem. Nie byłem co prawda na żadnym na przykład zlocie sojuszy, bo coś takiego miało miejsce w niektórych sojuszach, w których grałem. Ale na takich jakby większych zebraniach, można powiedzieć, nie byłem nigdy. Jest parę osób z gry, z którymi się spotykam regularnie. No może nie regularnie, ale spotykamy się od czasu do czasu, czyli regularnie w sumie. No i po prostu utrzymujemy taki kontakt poza tym, że gra, no to jeszcze kontakt znajomych taki właśnie w realu. Pomimo faktu, że mieszkają gdzieś tam połowę kraju dalej niż ja, tak więc nie jest blisko. No a poznaliśmy się tak naprawdę z uwagi na gierkę, tak więc no gra potrafi zawiązywać takie właśnie relacje, znajomości, tak na dobrą sprawę. No to tu jeszcze mamy w gratisie pytanie o prawko. No tutaj krótka odpowiedź, ja kurs będę zaczynać we wrześniu, a ile to zajmie, no to zobaczymy, bo tam mi kolejki i w ogóle. Ale tak, no 18 miałem 16 lipca, a zacznę we wrześniu, bo jakoś sierpień będzie zawalony raczej. No a może, zobaczymy, nie wiem. Ale plan jest taki, żeby do końca roku zrobić i mieć czym jeździć po prostu, tak więc no już taki plan, żeby w tym przyszłym roku trochę wejść taki level wyżej, że tak powiem, w życiu, I guess. No to teraz w pakiecie dwa pytania następne. Tutaj odpowiedź na pierwsze z nich będzie nie zdarzyło mi się to, aczkolwiek parę razy przygasło, można by powiedzieć, tak więc no taka odpowiedź niejednoznaczna, że tak powiem. A co do drugiego pytania, to oczywiście, żebym nie skasował serwera, bo szkoda by było, no ale to takie nietypowe dosyć pytanie, nie wiem, więc ciężko mi stawiać jakieś kwoty. Będąc szczerym, to nie mam w planach tych live'ów 24-godzinnych. Kiedyś był raz, czy nie, no raz był live 24-godzinny. Kurde, fajne wspomnienia się z tym wiążą. Ale nie mam tego w planach raczej powtarzać. Następnie pytanie o sojusze. Znowu. I znowu takie dosyć trudne. W sensie pytanie proste, odpowiedź ciężka. Dlatego, że tu może rozwinę po prostu wątek, skąd to się bierze i jak to wygląda. Ja staram się przynajmniej utrzymywać dobre relacje z wieloma sojuszami, ponieważ znam mega dużo osób na tej grze. I jest tak, że jakby
lubię sojusze z różnych stron, mimo tego, że jakby można powiedzieć, że ze sobą konfliktują, czy tam po prostu to są dwa różne bieguny, to z obydwoma można powiedzieć, że trzymam dobrą sztamę, albo przynajmniej ja żyję w takim przekonaniu. No kurde, patrzcie, tak sobie przysiadłem, że będziemy mieć piękny zachód słońca nad Odrą. A takie fajne miejsce wybrałem, widzicie. Może się przejdę kawałek, to wam pokażę. O, tak siedzę i siedzę. O, dobra, nie jestem profesjonalnym vlogerem, więc nie będzie to super wyglądać, ale piękne miejsce, w którym się rozłożyłem. Poprzednie w sumie te vlogi były coś takiego, że sobie łaziłem tam po parku, coś tam, ale to tutaj nie ma ludzi, co można nagrywać, więc fajne miejsce do nagrywania. No to wracamy, o Boże, pod słońce może lepiej nie. No, będzie piękny zachód słońca za parę minut, tak więc chyba się jeszcze załapię. No to wracajmy do pytań w takim razie. No ja bym tej grze jeszcze parę ładnych lat dawał, w sensie może jakby plany na przyszłość nie wyglądają spektakularnie, bo już tutaj jakby ta gra jest mega napakowana zawartością, można powiedzieć, więc ciężko widzieć jakieś przedłużenie, ale gra ma jeszcze sporo do pokazania, myślę, że na... to jest mój strzał, nie? Ale takie 4, 5, 6 lat myślę, że da radę jeszcze, tak więc jeszcze nie kończymy zabawy moim zdaniem. Wojna. Wojna to jest najlepsze źródło. Choć, no na dobrą sprawę, można kupić, można dostać w spadku na przykład. No nie, no są różne opcje, takie mniej uczciwe, bardziej uczciwe, albo wymagają większego wysiłku, albo mniejszego wysiłku. Tak więc, no, zależy od przypadku po prostu. Następnie, co myślę o nowych maszynkach i jaki one będą miały wpływ na to, co się dzieje w grze. Powiem tak, no i na strategię przede wszystkim, to dobrze, że o tym napisałeś, bo strategia to jest podstawa w tej gierce. I tutaj się dużo się zmieni po prostu. Dużo się zmieni. Ponieważ ja już widziałem trochę, jakby patrzyłem takie analizy, że tak, no wiecie, że jestem taki analityk tej gry, nazwijmy to po imieniu, choć nie wiem, czy to najlepsze określenie jest, ale dużo czasu spędzam na analizowaniu tego, co się w grze dzieje i co w grze mamy jakby dostępne narzędzia. W sensie narzędzia nie tylko mówię o maszynkach, ale o wszystkim, co w grze jest. I... no tutaj jest mega dużo kombinacji i tak jak było wyposażenie czerwone, a potem weszło niebieskie, a teraz weszło to nowe niebieskie, to tak, mówiąc o maszynkach, to można porównać, że te stare maszynki, które mieliśmy wcześniej, to było czerwone wyposażenie, a te maszynki, które mamy teraz, to jest niebieskie wyposażenie drugiej generacji. Tak więc taki przeskok zamiast o jedno pokolenie, to o dwa pokolenia. I to po prostu tworzy największy problem, bo to będzie mega ciężko zrozumieć, mega ciężko wyjaśnić i będzie... no będzie pozwalało na wytwarzanie nowych strategii i tych strategii będzie po prostu mega dużo więcej. Oczywiście będzie jakaś meta, tak jak teraz bomby i ataki, nie wiem, dwie fale dystansu z tarczami plus 9 fal dystansu z głazami i tak dalej. To co zazwyczaj leci, wiecie o co chodzi. O czym mówię jakby. No ale tutaj będzie tych kombinacji mega dużo więcej. I to co ja tutaj widzę bardzo fajne, choć wiadomo, że te maszynki jest ciężko zdobyć i to zajmuje parę lat, tak na dobrą sprawę, to ja myślę, że tutaj spoko sprawą jest to, że tutaj mamy większe pole do popisu jakby dla naszych własnych taktyk. Tak więc tu nie będzie tak, że mamy jeden szablon, który jest najlepszy i nikt inaczej nie lata, bo to nie ma sensu. Znaczy tak, dlaczego teraz tak jest? Bo po prostu jest najlepszy sposób obrony, najlepszy sposób ataku i mapa to wykorzystuje w ogromnej większości, pomijając niektórych graczy, którzy, nie wiem, automat wysyłają na przykład. No to wiadomo, że mapa wykorzystuje to, co najlepsze, bo po prostu jeżeli polecisz czymś słabszym, no to będziesz słabszy. Ale w tym przypadku myślę, że nie będzie jednej najlepszej strategii, tylko że tych strategii będzie wiele, takich równoważnych, że tak powiem, i będzie po prostu dużo... no dużo ciekawiej będzie. Będzie bardziej różnorodnie i będzie więcej możliwości po prostu. To pytanie mi się podoba. Już kiedyś chyba się rozwodziłem nad tym na którejś z transmisji. Czy żałuję, że rozpocząłem rozgrywkę w tą grę. I kurde, co ja wtedy opowiadałem? Nie mam bladego pojęcia, co wtedy mówiłem, ale z perspektywy czasu, bo gram w tą grę już ponad 6 lat, to nie żałuję. Mimo tego, że poszło trochę kasy, no ale to jest wiadome, że to jest moja decyzja. To tym największym plusem jest sporo doświadczeń i w moim przypadku to jest trochę więcej niż w przypadku większości z Was. Mianowicie jeszcze doświadczenia z nagrywania i generalnie prowadzenia tej całej społeczności, którą tutaj właśnie jesteście wśród niej, oglądając ten film. Tak więc to jest mega spoko sprawa. Inna sprawa to poznawanie ludzi na tej gierce, które też mega mi się podoba i generalnie jakby nawiązywanie relacji, powiedzmy znajomości i po prostu ten element socjalny gry jest bardzo fajny.
i trzyma tę grę w ogóle w jednym miejscu, bo bez tego pewnie połowa ludzi by teraz nie grała, jakby na przykład nie było sojuszy, no bo to by nie miało sensu, tak więc to dobrze trzyma gierkę i również mnie. I to powoduje, że nie żałuję, że rozpocząłem rozgrywkę w to, bo wciągnąłem się w... Myślę, że mimo niektórych przejść i trudności, to w bardzo fajną społeczność i w bardzo fajne miejsce, którego naprawdę nie żałuję, a raczej się cieszę, że tu jestem z wami. Mimo tego i mimo paru innych negatywów, powiedzmy, i minusów drobnych, to myślę, że jestem na duży plus mimo tego. No to teraz wkraczamy w tematy finansowe, które się od czasu do czasu oczywiście pojawiają. Ja w tych tematach jestem dosyć przejrzysty, bo to nie ma co ukrywać. Myślę, że zresztą takie jest nowe pokolenie, młode pokolenie, że raczej tutaj nie ukrywamy, bo po co? Nie to, co starzy. Tak więc, no słuchajcie, może zacznę od giveawayów, bo to też oczywiście się z kasą wiąże. Na pewno coś będzie, tylko że to nie dzieje się często, a raczej raz na pół roku mniej więcej, ale coś będzie. No a to pytanie główne, powiedzmy, czyli ile kasy poszło. Tu jakiś czas temu nagrywałem taki filmik w ogóle, którego jedynym tematem było to pytanie, ponieważ to pytanie po prostu się mega często powtarzało. No tylko problem jest jeden, że tamten filmik jest już trochę nieaktualny, bo miał miejsce, nie wiem, 2 lata temu, I guess, może 3 lata temu. Tak więc tego jest już trochę więcej. Nie pamiętam, ile dokładnie tam było podane, ale jest to teraz, myślę, że 2 razy więcej, kwota 5-cyfrowa, więc no już niestety trochę więcej. No ale tak to wygląda na tej gierce niestety. Ja się staram podążać taką zasadą, że nie patrzeć, jaka to jest kwota, tylko jaka to jest część tego, co się ma. Czyli po prostu nie dać się wpuścić coś takiego, żeby wszystko, czy tam dużo tego, co macie, i to też Wam polecam, że załóżmy dostajecie trochę kasy, to nie wdawać się w coś takiego, że sporo macie, to wszystko przewalicie, tylko odkładać sobie, załóżmy, jeżeli rzeczywiście się chce inwestować w tą gierkę i to jest Wasza świadoma decyzja, że chcecie w to ładować kasę, no to jakiś lekki procent swojego stanu posiadania ewentualnie. No oczywiście, że jak ktoś ma mega dużo, no to nie będzie taką zasadą podążać, albo i będzie, nie wiem, ale w moim przypadku to jest coś w tym stylu, czyli jakieś może 5% kasy na tę grę, może 10 najwyżej. Wydaje mi się, że to już są wszystkie pytania, a nie, jeszcze mam pytania z YouTube'a, bo to były pytania teraz z Discorda, no to przejdziemy sobie na pytania z YouTube'a, bo był post i były komentarze do posta, tak więc myślę, że tam też sporo tego będzie. Pierwszy zestaw jest od Mikołaja, czyli jednego z bardziej oddanych widzów, którzy są ze mną od wielu lat, tak więc ty jesteś ze mną może i najdłużej, nie wiem, bo nie pamiętam, ale na pewno bardzo długo i od bardzo dawna. Jeszcze wspominam dotychczas, znaczy do teraz, wspominam spotkanie na PGA. Kurde, to było chyba 3 lata temu, jak dobrze pamiętam, albo i 4. Tak więc na PGA się spotkaliśmy, to było chyba moje jedyne spotkanie takie z widzem, powiedzmy. Tak więc to bardzo fajna historia, co do Breko, czyli Mikołaja. A teraz pytania, czyli pierwsze, czy gram na jakimś instrumencie? No i tutaj niestety odpowiedź brzmi nie, to raczej nie jest kierunek, w którym ja byłbym uzdolniony jakkolwiek, a nawet jakbym może i był, to pewnie bym tego nie robił. Tak więc odpowiedź to nie gram na żadnym instrumencie. A drugie pytanie, już nadal zostając w temacie muzyki, ale tego, co słucham, i tutaj dosyć trafnie, Pink Floyd, no ale konkretnie pytanie o to, jaki jest mój ulubiony album i to jest Wish You Were Here. To jest mój ulubiony album, w szczególności kawałki Shine On You Crazy Diamond. A w sumie moje zamki są nazwane w ten sposób, w sensie na krainach, tak więc to da się nawet poznać, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest to jeden z moich ulubionych utworów. Generalnie nazwy moich zamków to najczęściej są jakoś tam związane z muzycznymi utworami, tak więc to da się zauważyć nawet z mapy. Okay. Pytanie pierwsze o muzykę, czyli nadal jesteśmy w temacie muzycznym, więc na YouTubie widać, że tutaj trochę inne tematy są. Mianowicie co do muzyki jest mega dużo gatunków, w sensie to też tak z czasem szło jakby. Na początku to był głównie rock, metal, hard rock i te klimaty generalnie, znaczy na początku. No jak zaczynałem już powiedzmy tak regularnie słuchać muzyki, czyli jakieś, nie wiem, wiek 14 lat, coś takiego pewnie, to takie klimaty były. Potem to zeszło trochę na inne tory, w sensie dużo muzyki, znaczy dużo, no trochę muzyki elektronicznej. W międzyczasie było jakieś techno, takie elektroniczne, ale to tylko taki epizod, powiedzmy. Takie gatunki bardziej mniejszościowe, no takie rzadziej słuchane,
nawet nie jestem w stanie ich nazwać, ale jest parę takich. Może wam kiedyś to podlinkuję, albo po prostu, nie wiem, wrzucę okładki, whatever. No. No i oczywiście na koniec danie główne, czy deser, można powiedzieć, no nie wiem, jak zwał, tak zwał, ale hardstyle, czyli to, czego może nie najczęściej słucham, ale najbardziej jakby sprawia mi przyjemność ze słuchania, albo przynajmniej tak się z tym identyfikuję. Tak więc tutaj gatunek hardstylu no wymiata po prostu, no to jest top 1 mimo wszystko, nie? To teraz zgłębimy trochę plany, o które pytaliście już wcześniej, ale plany, oczywiście planów jest dużo, plany jakieś trzeba mieć, tak więc po pierwsze co rozszerzam w klasie maturalnej, czy tam na maturę po prostu, znaczy tak, w klasach rozszerzam matma, fiza, informatyka i angielski. Plany na studia to jest informatyka i zarządzanie, takie wymarzone powiedzmy, a co się trafi, to się trafi, ale takie klimaty generalnie, byle nie technik informatyk, bo to chyba jedyne, czego bym chciał uniknąć, to taki stereotyp bardziej, I guess, ale no wiecie o co chodzi. I co, i trzecie, czyli czy zmniejszę częstotliwość nagrywania filmów z GGE z powodu klasy maturalnej, no i tutaj tak naprawdę to tą częstotliwość już zmniejszyłem wcześniej na dobrą sprawę, z uwagi na wymagającą szkołę średnią, więc ta klasa maturalna to, znaczy to będzie na pewno jakaś zmiana, ale czy w stosunku do regularności filmów, myślę, że nawet nieduża, bo ta regularność już upadła jakiś czas temu, tak więc to po prostu pewnie zostanie tak jak było, czyli będzie mała, ale raczej już bardziej chyba nie jest w stanie zmaleć, bo to już dochodziło do jednego filmu miesięcznie i live'a, więc myślę, że na tym poziomie uda mi się zostać raczej. Jakieś odwieczne pytanie oczywiście musiało się pojawić, żeby podzielić mnie na tych dobrych i tych złych. Tak więc no w tym wypadku Pepsi, choć w pewnych scenariuszach jest to raczej bez różnicy, no ale dopóki rozpoznaję różnicę, no to między tymi trunkami, no to Pepsi jednak wygrywa. Następnie pomówimy sobie o wypaleniu z gry, bo gram już jednak te 6 lat z hakiem. Tak więc to mogło owszem nastąpić, ale nie nastąpiło, będąc szczerym, nie jestem wypalony grą raczej w stopniu żadnym, z uwagi na to, że gra jest aktualizowana, po prostu dodają nowe rzeczy. Jakbyśmy mieli przez 6 lat siedzieć w tym samym, to oczywiście, żebym się wypalił. No i tutaj jeszcze taki follow-up question jakby, czyli czy trzymają mnie w grze pieniądze, które na nią wydałem? Dosyć ciekawy sposób myślenia, na który szczerze sam nigdy bym nie wpadł. Raczej. Ale generalnie nie. Generalnie mnie pieniądze nie trzymają, bo jeśli bym chciał skończyć, to po prostu to zamknę. Znaczy, no to nie jest takie proste, ale jakby wydany hajs nie jest tutaj raczej jakimś powodem, który by mnie bardziej w grze trzymał. No i też było kilka razy takie pytanie, czy czerpię z gry tak samo przyjemność jak wcześniej. I tu trzeba powiedzieć, że to się trochę zmieniło, to też parę razy na live i opowiadałem. I to się trochę zmieniło, mianowicie kiedyś było tak, że gra była dla mnie takim totalnie dla przyjemności i na początku jak zaczynałem to taka frajda po prostu, że się gra, nie? Teraz się trochę przerodziło w co innego, trochę taki obowiązek jakby wspierania was i generalnie tworzenia tego community, na którym siedzimy. A poza tym bardziej się przerodziło z takich, wiecie, na początku jest zawsze taki efekt zaskoczenia, wow, jakie to jest fajne w ogóle, nie? Super gierka, gram sobie w zameczki. Ale generalnie no teraz się przerodziło w takie regularność po prostu, że to jest dla mnie zwyczajne i codziennie do tego wracam i trzyma mnie to, co już wcześniej wspominałem, nie? Czyli ludzie i ta społeczność, ale przyjemność cały czas z gry czerpię. Dobra, to na zakończenie może ten kadr trochę tak odświeżymy. To były wszystkie pytania, znaczy to nie były wszystkie pytania, ale niektóre pytania pominąłem celowo lub z uwagi na małą wartość wniesioną odpowiedzi na takie pytanie do tego filmu. Generalnie, tak więc no to na tyle na ten rok. Następna szansa na zadanie takiego pytania, oczywiście szansa jest na każdym live albo w dowolnym komentarzu, no ale na taki odcinek specjalny będzie za rok, tak więc piszcie komentarze śmiało, jakieś tam, nie wiem, wasze opinie czy cokolwiek, jak tam się odnosicie do tego. No i żegnam się z wami z tego pięknego miejsca, jakim są wały nad Odrą, mogę wam jeszcze raz pokazać. Może tym razem nie utnę sobie połowy twarzy, ale kamerzystą nie jestem. O, proszę bardzo. No już zachód to był w sumie zachód. No. Cyk, cyk. Cyk, cyk. No, szału nie robi, jak widzicie. No, ale jak ja się pokazuję, to tak to wygląda. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. I widzimy się w kolejnym filmiku, a takim vlogu pewnie za rok. Tak więc do kolejnego. Na razie, piona. Pa, pa.